Zaczynamy studio PAP, Jarem Majam-Rożek. Dzień dobry, moim państwa gościem, poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie pośle, <laughs> jest takie poczucie w Koalicji Obywatelskiej, że koalicjanci trochę wam ciążą? No kończymy jakiś cykl wyborczy. Ja zdaję sobie, że wybory zawsze niekoniecznie służą do tego, żeby była jedno, jedność poglądów wyrażana. No ale też myślę, że koalicjanci powinni z tych wyborów wyciągnąć wnioski. Jakie to powinny być wnioski? E, no, po pierwsze jednak kredytem zaufania obdarzany jest Donald Tusk i Koalicja Obywatelska. E, to nasz wynik w sposób szczególny został dowartościowany. Jest znacznie lepszy niż wynik w wyborach 15 października ubiegłego roku. I w sytuacji takiego istotnego zagrożenia dla naszego kraju, no nie ma tutaj, bym powiedział, miejsca na no jakieś odmienne manifestacje no to po prostu nie się koalicji to się ludziom nie podoba Oczekow oczekiwali od nas jesienią współpracy zgodnej współpracy i oczekują tego dalej i nie mają żadnej wątpliwości że tym głównym wiodącym partnerem powinna być koalicja obywatelska i przewodniczący I premier Donald Tusk. teraz Donald Tusk powinien bardziej zdyscyplinować koalicjantów trzecią drogę lewicę myślę że już z Twój komentarz do tych wyborów pan premier w niedzielę dosyć jednoznacznie wyraził i nie ma, nie ma sensu, żeby ja to tak powtarzać. Czy... Na pewno oczekujemy, że, że sprawy będą toczyć się szybko, sprawnie i będą miały większość w parlamencie. Rozumiem też, że w samych, u samych koalicjantów mogą być takie myśli, no, wyniki nie najlepsze, trzeba też, że tak powiem, trzymać e, z większym. Czy ewentualnie Policja no tak, Obywatelska ale, ale... jest otwarta na to, żeby przyjmować do siebie posłów z innych ugrupowań? Czy na pewno jesteśmy zainteresowani, i to jest kluczowa rzecz, że rząd, żeby sprawnie funkcjonował w tym trudnym momencie, musi mieć większość w parlamencie. Większość jest 231 osób dzisiaj ją, Mamy, ale tak jak mówię, wydaje się, że każdy powinien mieć po wyborach refleksję. Nie ma co popadać ani w hura optymizm, ale też ci, którzy uzyskali znacznie gorsze wyniki niż wiosenny w wyborach, powinni się zastanowić, jakie są tego przyczyny. Jestem przekonany, że w gronie liderów koalicji te wszystkie jakieś tam wątpliwości, jeśli są, to zostaną wyjaśnione. Mhm. będziemy Działali, podejmowali szybko decyzje, działali sprawnie. Gdyby posłowie trzeciej drogi czy, czy posłowie lewicy chcieli dołączyć do koalicji obywatelskiej już jako. Nie partii? Jest temat, to, to, to w ogóle. Nie ma takich rozmów w ogóle? Nie, nie, nie ma. No nie bo, ma wyciągania. Nie, no, bo wiadomo, że nie chodzi tutaj absolutnie o pojedynczych posłów. Tutaj chodzi o to, żeby ta reprezentacja koalicyjna była po prostu reprezentacją zwartą. Ja bardziej, jeśli robiłem ten komentarz, to, to taki. Deklaracja teraz bardziej musimy coś stawiać na oszczu noża, to, to mhm. nie ma na to miejsca. No jest sytuacja trudna, yy, otoczenie geopolityczne jest yy, nie najlepsze. Jest realne zagrożenie. Toż wczoraj pan premier mówił, że jesteśmy w okresie między wojną a pokojem. Yy, to jest sytuacja, w której yy, nigdy od 1945 roku żeśmy się nie znaleźli, trzeba z tego wyciągnąć yy, wnioski, a tak jak powiedziałem, yy, Polki Polacy oczekują sprawczości zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, Polakom również, natomiast yy, no, jak gdyby ten największy mandat ma pan premier i, mhm. i, i to on jest liderem yy, całej koalicji. Nie pośle, o czym świadczy dobry wynik Konfederacji? To jest trzeci wynik. Potrafili zmobilizować swoich wyborców, też yy, ta trudna agenda, o której mówiłem, z yy, którą mamy do czynienia, yy, pewnie dla nich... Yy, no, no też ich jak w jakiejś mierze niosła, prawda, natomiast Może po prostu jasno i klarownie no mówią no, no, czego chcą. Polska nie jest jakąś tutaj, bym powiedział wyjątkiem, prawda, no, dla populistów w Europie widać, że to poparcie rośnie, to nie dotyczy tylko Konfederacji, praktycznie w każdym kraju możemy czy w Niemczech, czy we Francji pokazać że te poziomy poparcia są na zdecydowanie wyższym jeszcze poziomie niż u nas. Na szczęście u nas to jest na razie 12%. No mam, mam nadzieję, że już nie będzie rosło. No też pewnie wyciągają też wnioski z, z doświadczeń, choćby z ubiegłego roku. Przypomnę, że rok temu w lecie też to poparcie dla nich było kilkunastoprocentowe. Już wówczas się zanosiło, że będą mieli bardzo mocną reprezentację w parlamencie. To na szczęście udało się w jakiejś mierze rozbroić w kampanii wyborczej. Panie pośle, też kilka, bym powiedział, takich bym powiedział, aktów wewnętrznego sabotażu było wówczas w Konfederacji. No teraz tego uniknęli i to jest efekt też, tak. Panie pośle, ale kiedy ale wydamy rękę że... do Konfederacji, to może idziemy w stronę amerykańską. Będzie system dwupartyjny, będą dwie partie. Robi to oczywiście koniunkturalnie. E... To tutaj myślę, że chciał pokazać taką demonstrację. Natomiast no też pamiętamy, jaką. A dla Polski nie byłoby lepiej, jakby były dwie partie? Pewnie to nie jest ten etap, jednak Polska, nie jesteśmy aż tak ukształtowaną demokracją, jak Stany Zjednoczone. Oczywiście mamy od wielu lat dominujących dwóch partnerów politycznych, dwa podmioty polityczne, które można powiedzieć, że są, decydują i te koalicje są albo wokół, w, wokół jednej, albo drugiej formacji zawierane. Natomiast e, m, poglądy naszego społeczeństwa jednak, e, to jest jednak bardziej różnorodna mozaika. No. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w jakiejś takiej krótkiej perspektywie m, czasu, czyli następnych wyborów, ten podział polityczny był wyłącznie, na dwa ugrupowania. No może Raczej to się jeszcze nie, nie, się nie zdarzy. To zatrzymajmy się na teraźniejszości. Co dalej z komisją wizową? No Tak jak każda komisja musi zakończyć swoje prace. No, ale już nie również, macie również, szefa. No tak, ale będziemy mieli pewnie jeszcze w tym tygodniu. tak Czyli sądzę, to pan będzie? Jest rekomendacja dla mojej osoby, mojego y, kolegium naszego klubu, więc prawdopodobnie tak się zdarzy, bo też trudno sobie wyobrazić, żeby y, szefami komisji zostawały osoby, które no, nie były w, w, w składzie w składzie komisji dotychczasowych, to w naszym przypadku zarówno wybory kopertowe, jak również afera wizowa będzie miała zmienionych przewodniczących komisji na skutek wyboru, czy to Darka Jońskiego, do, czy Michała Szczerby do Parlamentu Europejskiego. No ale te prace trzeba szybko i sprawnie zakończyć. Jestem przekonany, że w lipcu raport, czyli tą, przed tą przerwą letnią, będzie złożony w Sejmie. No co z przesłuchaniem Daniela Obajtka. To jest kwestia, którą niebawem rozstrzygniemy. Ale, bo, no, no właśnie, to jest, rozumiem, jeszcze jest kwestia do dogadania, czy to już jest kwestia zamknięta? No to, to jest y, kwestia, która będzie podejmowało i nowe prezydium, no i, no, i ten skład, który, który pozostał. No. Pan by chciał przesłuchać byłego prezesa Orlenu? Myśli pan, że jego zeznania coś by jeszcze wniosły do, do tej komisji? <słysza> Zobaczymy, jak będzie dokonany wybór. Rozstrzygniemy te kwestie szybko. Być może parę osób zostanie przesłuchanych, być może podejmiemy decyzję o tym, że temat jest zamknięty. No bo zastanawiam się, bo, bo tak ciągnę za język, ponieważ Michał Szczerba z, z jednej strony mówi e, w mediach społecznościowych, że temat, że już nie będzie wzywany Daniel Obajtek. Rozumiem, że Pan ma wątpliwości. Bo był wzywany, skoro był wzywany i był uznawany za istotnego świadka, no to trudno dzisiaj tak łagodnie przejść do tematu, że temat jest zamknięty. My wiemy, że on oczywiście świadomie unikał, trzykrotnie nie, stawi, no, nie, 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 nie przyszedł na posiedzenie komisji, kiedy był wzywany. No, ta kwestia jest do, do rozstrzygnięcia. No, ten, no ja skład, ten skład, który pozostał, plus ewentualnie nowi członkowie, bo to też musi być jeszcze rozstrzygnięte czy zmienimy uchwałę, czy, czy po prostu będziemy uzupełniali skład. To prezydium chyba dzisiaj podjęło taką decyzję o godzinie dziewiątej, więc to jak zostanie rozstrzygnięte, to albo będziemy mieli uzupełniony skład, albo będzie możliwość pracy w ograniczonym gronie do końca prac jednej i drugiej komisji. Te, te rozstrzygnięcia zapadną. Nie chcę tutaj jak gdyby tak arbitralnie rozsądzać, chociaż mam wyrobione w tej sprawie zdanie. To mogę poznać to zdanie? Wszystko w odpowiednim czasie. <laughs> Daniela tak mówi, że na ten tweet posła szczerby mówi, no to, to mówię o tej komisji, że to jest cyrk. To, to, to był cyrk? Czy no? Kto słuchał przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, no myślę, że ma dosyć jasno sprecyzowane zdanie. Człowiek, który odpowiadał za nasze bezpieczeństwo nagle na przesłuchaniu wychodziło na to, że nie wie nic, nic nie pamięta. A łącznie z, 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 jeśli chodzi o dokumenty przekazywane przez Agencję Bezpieczeństwa wewnętrznego przez inne służby. No ja się tak nawet zastanawiam, czy bo też mieliśmy część niejawną, na którejś był pan prezes bardziej otwarty, no, czy on był po prostu oszukiwany, czy wprowadzony w błąd, czy po prostu jego wyobraźnia. E, kiedy go informalnie informowali o tym mm, temacie, mm, no by, była po prostu taka bardzo mała. Czyli nie jakie, skutki, jakie skutki to, co robi M To już Morawiecki, może być. Czy komisja, rozumiem, otworzyła trochę oczy Zdecydowanie tak. prezesa? Ja nie, nie mam żadnych wątpliwości, że tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o program Polan Business Arbor. To był ewidentny kanał przerzutowy. 100 tysięcy wiz. Ma pan takie poczucie, panie pośle, że ta komisja nie zrobiła takiego wrażenia albo nie zrobiła takiego efektu, jaki, jaki zrobić miała? Nie, nie. Myślę, że ta komisja z punktu widzenia takiego, bym powiedział, też oczekiwania... Opinii publicznej od razu była ustawiona gdzieś na samym końcu, prawda? Znaczy ona była najtrudniejsza, dotyczyła bardzo wielu spraw Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, innych resortów, natomiast no, też ci świadkowie nie byli aż tak interesujący, jak powiedzmy w przypadku tej y, y, komisji kopertowej, wyborów kopertowych, bo to nie byli y, politycy z poszczególnych frakcji Prawa i Sprawiedliwości, oni byli w zdecydowanej mniejszości, natomiast ona ma za zadanie dużo większe, bo my y, w naszym raporcie też bardzo precyzyjnie wskażemy, y, co trzeba zrobić, żeby takich sytuacji y, na przyszłość po prostu uniknąć, prawda? Weźle, to pośle, to o można o polityce, na... o strategii migracyjnej, której po prostu tamten rząd nie miał w ogóle o... Pewnych koordynacji czynności, których w ogóle nie było tutaj. No więc to jest szereg takich wniosków, które mamy, które w raporcie się znajdą i które w mojej ocenie w części już współgrają z tym, co Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w tym sprawie robi. Ale rozumiem, że nie może być też tak, że można trzy razy nie przyjść na komisję i już potem mieć. Nie, nie spokój. to to w ogóle jest niemożliwe. Nie Nieakceptowane to jest pogarda dla państwa polskiego. Czyli Daniel Obajtek dokładnie pogardy Moskwy tak. tak. Polskiego. Dokładnie tak. Ten czas, kiedy państwo wokół obajtka funkcjonowało i tak, jak on sobie życzył, skończył się 15 października. To powinien zostać wezwany. Dlatego sprawa jest otwarta, być może tak się stanie. Panie pośle, to na koniec jeszcze zapytam, czy zagłosuje pan za związkami partnerskimi? Tak. tak. To już jest sprawa, również, rozumiem, zamknięta, załatwiona. Anna Maria Żukowska dzisiaj w Radiu Z mówiła, że. Tutaj już jest pełna zgoda koalicji. Nie wiem, dlaczego tego projektu jeszcze nie ma. To już powinno być dawno załatwione. Ta, ta sprawa nie budzi wątpliwości opinii publicznej. W mojej ocenie... Ani konserwatywne być. skrzydło Platformy nie widzi no, tej problemów. No ale to jest fakt, Ani... że to, że są związki partnerskie, to jest przecież fakt. Dotyczy, no setek tysięcy, może milionów osób. Natomiast nieuregulowanie tego źle świadczy o państwie. Czyli dobrze, że tak się w końcu... Stanie. No tak, to, jest, to było jednej, jednym z kluczowych punktów naszych postulatów programowych wyborach. Marek Sowa, poseł Koalicji Obywatelskiej moim Państwa gościem, panie pośle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to spotkanie. To było studio PAP. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia.